Wyszukiwarka metadanych została skonstruowana tak, aby każdy użytkownik, bez względu na jego znajomość branży kartograficznej i dostępnych zasobów mapowych, mógł odnaleźć szczegółowe informacje o usługach, zbiorach danych przestrzennych publikowanych przez Geoportal. Wprowadzając np. frazę orto, m, 33, czyli rodzaj zbioru danych, pas i słup arkusza ortofotomapy, użytkownik otrzymuje listę zbiorów danych, które zawierają w nazwie wprowadzoną frazę. Lista wyników wyszukiwania pozwala na szybkie przejście do wyświetlenia metadanych wybranego rekordu, a także wyświetlenie na mapie zasięgu, jakiego wybrane metadany dotyczą. Z listy wyników wyszukiwania poprzez jednokrotne kliknięcie można łatwo wyświetlić metadane dla wybranego rekordu. Metadane wyświetlane są w nowym oknie w centralnej części ekranu. Informacje znajdujące się w metadanych pochodzą z serwera usług katalogowych geoportalu. Wyświetlane informacje podzielone są na zakładki tematyczne z informacjami takimi jak opis zbioru, kwalifikacja tematyczna, ograniczenia dotyczące dostępu i wykorzystania zbioru oraz jakości danych i informacje o metadanych. Jeżeli zostało wyszukanych więcej niż 40 wyników, u dołu ekranu umieszczony zostanie specjalny przycisk do przejścia do kolejnej liczby wyników. Wyszukany plik metadanych można pobrać w postaci pliku PDF lub XML. Powrót do okna generowania zapytań wykonywany jest za pomocą przycisku cofni. Dla bardziej wymagających użytkowników dostępne są opcje wyszukiwania zaawansowanego. Możliwe jest wyszukiwanie metadanych na podstawie informacji o zasięgu przestrzennym wskazanym na mapie. Filtr ten umożliwia określenie aktualnego zasięgu mapy jako granicznego zasięgu, w obrębie którego mają zostać wyszukane metadane. Za pomocą tego filtru możliwe jest także zaznaczenie na mapie zasięgu, w obrębie którego wyszukiwanie ma się odbywać. Odbywa się to poprzez naszkicowanie przez użytkownika prostokąta wyznaczającego obszar. Pozostałe kryteria to typ zasobu, kategoryzacja, ograniczenia czy wybrany serwer usług katalogowych. W przypadku wyszukiwania usług WMS-WMTS można nie tylko obejrzeć metadane znajdujące się w katalogu, ale też dodać usługę do aktualnej kompozycji mapowej, korzystając z funkcji Dodaj WMS-WMTS, która powoduje automatyczne uruchomienie narzędzia dodawania WMS-ów wraz z wprowadzonym linkiem do wybranej w metadanych usługi.